Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adam 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku FIFA Ultimate Team, oczywiście na tym kanale. Mało jest FIFA, mało jest grania, bo nie mam tyle czasu. Poza tym oglądalność po ostatnim odcinku była tak masakryczna, że nie chciało mi się naprawdę nagrywać. I tydzień temu żałuję, że nie nagrałem, bo to, co stało się tydzień temu, zmieniło oblicze mojego składu i mojej gry. Po poprzednich nagrodach za Division Rivals, które były słabe, bo nie grałem, wybrałem sobie niewymienne paczki. No i z jednej z paczek wleciał oto ten Neymar. Po raz pierwszy w życiu trafiłem kartę z tej topki, czyli Neymar, Ronaldo, Messi. I byłem w szoku, bo nie spodziewałem się, że to się udało, a że pasuje mi, bo robiłem sobie od samego początku skład a la Premier League i właśnie francuską. Tak teraz troszeczkę mi to pomogło, no i naprawdę Neymar gra znakomicie, w 46 meczach 62 bramki. Miło mi się gra, ale o wiele inaczej musiałem się nauczyć grać tym wszystkim. No i tak dwa dni temu już tak naprawdę zmieniałem ten skład, bo miałem Neuera i Hernandeza, ale chciałem coś nowego. No i wymieniłem sobie na włoską obronę, czyli Handanowicz, Skriniar i właśnie Aleksandro. Zagrałem na razie jeden mecz nimi i dobrze mi się zagrało, bo zmieniłem ich sobie wczoraj i wczoraj miałem tylko czas na jeden mecz, więc pozdrawiam. Tak to już jest niestety z tą FIFą. Raz jest dużo czasu do zagrania, raz nie. No, był długi weekend, więc sobie mogłem pograć właśnie w Foot Champions. No i tu prawa strona, jeżeli chodzi o mój skład, wygląda tak jak widzicie. Jedynie co tu mógłbym zmieniać, no to tylko zamiast Laporta chyba już tylko Van Dijk. No tutaj wtedy, żeby było zgranie, no to musi być Alexander Arnold. Więc zmiana chyba na gorsze, jeżeli chodzi o tą grę. Ale to tak by musiało wyglądać. Lub wtedy chyba Wijnalduma niżej bym musiał dać. Mniejsza z tym. Na razie o tym nie myślę, bo do Van Dijk'a pewnie daleka droga. Więc w to Foot Champions wlecę takim składem. Tutaj zmiana taka fajna tego Chonga. Chongiem gram na SPO i naprawdę fajnie mi się gra. Oczywiście w napadzie gra Depay z Neymarem. Więc zobaczymy, jak to wszystko wypali. Moja ławka rezerwowych. No i co? Przydałoby się zacząć od paczek. Mamy 10 paczek. Rzadkich złotych paczek, rzadkich kart, więc najpierw sobie otworzymy te paczki, a dopiero potem odbierzemy nagrody za Foot Champions i Division Rivals. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Chyba mamy od razu ekrany i mamy Hiszpanię, napastnika jego, czy Morat. Mamy Morata, ale przebijamy, bo naprawdę tych paczek będzie dzisiaj ogrom. Bo licząc to wszystko, to chyba z 20. Więc to wyrzucamy. I lecimy dalej. Bardzo fajnie, przydadzą się te paczki. Gdyż... no. Teraz są te SBC. Dobrze, że SBC. Są te akcje teraz właśnie z ikonami. Dobra, przewijamy, bo tu nawet nie będzie ekranów. Myślę, że tam, gdzie nie ma ekranów, to będziemy przewijać. Tylko będziemy sobie sprzedawać te niepotrzebne tam stadiony i tak dalej, pierdoły. Bo teraz właśnie są te icon swapy i chciałbym trochę tego porobić. Chyba znów idzie dość wolno, więc nie ma ekranów. Zostawimy sobie takie normalne otwieranie na później. Demirbar, Rüdiger, Wesalka. Bardzo dobrze, że mamy tutaj, a może stroje Liverpool, to sobie zostawię. Mamy karty kondycji, bardzo fajnie, zawsze się przyda. 7 paczek do końca, tych rzadkich. Podziękowania dla jej, no bo jej porządziło mi, nie wiem czy każdemu. Nie wiem, pytajcie się mnie. Nawet nie spojrzałem, żeby ekran nie przewinąłem. Byłem zdziwiony, pozytywnie, takich rzeczy poproszę więcej. Czyli darmowych paczek, ale to pewnie za tą wersję mistrzowską chyba, no bo wątpię, żeby jej za darmo dało tyle paczek. Tak mi się zdaje, no zobaczymy. Jak na razie jedne ekrany i to by było na tyle. Więc te paczki nie są jakoś mega zajebiste. Tego już możemy się pozbyć, ten też, ten też. Jedyny plus tego interesu? Kondycja 30.
Jest naprawdę tutaj w każdej paczce i to się przyda, bo na Food Champions przyda się w sam raz. Też będzie szybko, czyli też bez ekranów. Czyli wszystkie paczki, które są za darmo od EA, to zajebiste nie będą. No ale niechaj tak będzie. Jedziemy z kolejną. Paczeszek troszeczkę dzisiaj naprawdę mamy. Jestem happy i znów biorę niewymienne oczywiście za Division Rivals, bo po tym, co się stało ostatnio, bo jeszcze mamy coś tam rugło, ale to nadal nie będzie ekranów. Trzy karty, to już lubię, to już lubię. Tego do góry, ten w dół. I teraz tak. Jeszcze nie chciałem brać niewymiennych, bo no to jest jeszcze taki, można powiedzieć, początek FIFA. Jak się trafi coś, to jeszcze można sprzedać, ale już niestety większość się nie trafia fajnych rzeczy i no, tak się wkurzyłem ostatnio, mówię, ja chcę sobie chociaż tych paczek otworzyć więcej, tak? I wziąłem te niewymienne i od razu w pierwszej paczce wleciał nam właśnie ten oto Neymar. Byłem w szoku. Akurat wtedy tak był na luzie otwierany, Bolek był na TS-ie. I dopiero co przed Neymarem kupiłem sobie Coutinho do składu i musiałem go od razu sprzedać, bo o wreszcie, czyli może walkout? Nie, mamy ekrany tylko. Hamzik. Już widzę śpeka, to można nawet przewinąć, bo to nic ciekawego. Chociaż 84. Też bez szału. Blind, proszę bardzo, dwa ekrany od razu w jednej paczce. Blind też tani. Jak ja w szoku teraz, żeby bym powiedzieć. Tyle dobrych kart, plus jeszcze te kondycji. No i tyle, jeżeli chodzi o te paczki od jej. Na 10 paczek można powiedzieć, będą 3 ekrany czy więcej. Tylko 3 ekrany, więc słabiutko. No, ja tu liczę na jakiś jeden walkout chociaż, co nie? A tu liczyć można. Tych ligi menadżerów sobie zostawiam, bo zawsze tam potem jak coś potrzeba, to się zmienia. I to by było na tyle. Ale fajnie, zawsze takie coś paczki pootwierać. Dużo kart dostałem, dużo kondycji. Ciekawości, sprawdzimy sobie ile kart kondycji mam. Dostałem około 16 kart kondycji zespołu, więc to jest bardzo dobry wynik. Przyda się na pewno, a to jeszcze nie koniec. Bo przed nami oczywiście Division Rivals. Trochę mnie tu ubolewa, oczywiście bierzemy opcję trzecią, niewymienną. Bolewam nad tym, że ranga druga, bo naprawdę byłem blisko rangi pierwszej, ale musiałbym i wczoraj, i przedwczoraj grać. No ale niestety, tak jak Wam powiedziałem, zagrałem tylko jeden mecz. No, w przeciągu tych wszystkich dni. No i straciłem pierwszą rangę. Wielka szkoda. W lidze weekendowej zagrałem sobie tego Golda 3, bo no bo aż tak ogromnie dużo czasu to nie mam. Wyjdzie odłóż na później, bo zrobiłem jeden błąd. Drużyna tygodnia. I to jest najpiękniejsze. Jest Messi, jest Lewandowski, jest Szczęsny, jest Robertson, jest oczywiście Alex Tejesz. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra drużyna tygodnia, moim zdaniem. Chociaż wiadomo, że prawdopodobnie trafi się tych na samym dole, tak? Ale jeżeli by się udało trafić Messiego, to ja bym był w szoku, jaki bym miał tydzień po tygodniu udane otwieranie. Więc idźmy i odbierzmy najpierw te player piki, bo z player pików jak na razie udało mi się dropnąć tylko i wyłącznie Diukurę z takich dobrych. Reszty to nawet nie chcę wspominać. Zacznijmy od tej prawej. Co będziemy mieli tutaj? I mamy barele. Czyli tak jak mówiłem, będziemy zbierać tych z dołu, ale już, żeby nie było, niech będzie barela. A co będzie w tej kolejnej wyborze? I mamy Van de Beek'a. I znów ta dwójka wspaniałych. Cudownie po prostu, co nie? No jeżeli o to chodzi, no to nie udało mi się trafić nikogo ani do składu. Ale no, no cóż pan zrobić? Nic pan nie zrobisz. Tak to już jest na tym świecie. No dobrze, że chociaż mamy 83-84, chociaż taki Robertson albo ten Tejesz naprawdę bym był happy. No ale myślę, że po tym Neymarze ja przez najbliższy czas nic nie trafię. No bo teraz nic nie trafiałem. Kolejne 7 paczek, czyli ogólnie dziś 17 paczek do trafienia było. No to zacznijmy od mega paczki UEFA Champions League. Zobaczymy, co tam wyskoczy. Może tutaj będzie lepiej. Niestety nie, ale jak już obiecałem, tak będzie. Te paczki otwieramy całe, jak tamte pomijałem.
Czaka. Ranić Czaka, więc po grubości. Jedyny plus mówię tego interesu jest też taki, że dużo kondycji dostanę. Aż jestem w szoku. Kamerę, to. Wszystko wyrzucam. Już mam. Już aż za dużo mam. No, 1500 zawsze punkt, tych monet jest plus. Zobaczmy z jedną paczkę piłkarzy Prime. Tak, to będzie tak skakać. Zobaczymy. Chociaż na jeden lockout liczy, no, na tyle paczek. Mamy ekrany na pewno. I coś się zaświeciło. Brazylia. Powiedz, że to będzie lockout. I to będzie Casemiro. Myślę, że jakiś pół lockout typu Fabinho. Ale z Realu Madryt, no to tylko Casemiro. Ale mamy lockout. Bardzo się cieszę. Mamy jeden lockout. Jest fajnie, jest Martinez, no dużo takich właśnie do SBC, a to jest, ty, karty niewymienne, to od razu walkout, a jakże, pozmieniamy oczywiście, tak, może się udać, też się udało i z Tuani też się uda, dobrze, chodźcie, zarobiłem za te quicksell tych kart, no dobre to było. Zobaczmy teraz paczkę rzadkich piłkarzy Electrum, czyli taka wersja, że tak, wymienne, nic nie mam, niewymienne, od razu co się mamy, a tu mamy walkout kolejny, proszę bardzo, czyli kolejna pewnie niewymienna i znów Brazylia, Esho i to będzie Martyna. Oczywiście, rzadka UEFA Champions i drugi walkout, proszę Państwa, i czy powiem od razu, żegnam Cię Marquinhos, czy też nie? Ech, niestety, nie, jeszcze... O! Doidg! Skąd ty... Nie będę brzydko mówił, jesteś. Scottish Premier League Hibernian. Proszę bardzo. No to fajnie, mamy dwie karty, które przydadzą się do jakichś SBC-ek. Nie ma na razie jakoś zbytnio SBC-ków, wykorzystując karty typu z drużyny tygodnia. Czyli tak, musimy powymieniać sobie. I sprzedać chociaż... to sprzedać. Jak na razie się prawie, że udaje. Zobaczcie, po raz kolejny paczka niewymienna równa się walkout. Zobaczymy mega paczkę. Stawiamy jeszcze 3 paczki do końca. Rozwala mnie to. No, na razie fajnie to wygląda. Tu nie będzie nic, niestety. Szkoda. I to pewnie będzie paczka wymienna. Tak strzelam. A jak? Szmelcer. Dużo mi jesteś przydatny, Szmelcer. Za 2000 ci mogę obchodzić. Tak czułem. Paczka wymienna to musi być. No ale dobrze. Ja tam nie narzekam. W tym momencie to... O, paczka kontraktów. A już byłem happy, co? A już byłem happy. Boże, ile tego jest. Dobra, to też może iść. Reszta zostaje. Jeszcze paczkę sobie odblokuję. Kontraktów. Ogień. Nie jest źle. Miałem 30 tysięcy, mam 74. No to jeszcze paczkę kontraktów na szybkości, by się pozbyć z tego. I co by tu teraz zrobić? Tego jeszcze nie było. Paczkę rzadkich zawodników. Czy z paczki za 50 tysięcy wskoczy nam coś fajnego? No nie wiem, serio. Nawet ekranu nie mam, to przewidzę. Nie chcę na to patrzeć. Nie chcę na to patrzeć. Harry Maguire, ja cię tak lubię. A ty... A, bo to była karta paczka wymienna, proszę bardzo. To się nie dziwię, że nie było. Aż się muzyka zacięła i będzie ciągle grała, tak? No to jak będzie grała, to otwieram od razu szybko kolejną paczkę, żeby ją wyłączyć. No, ale wyłączyło się. Albo i się nie wyłączyło, bo nadal coś w tle gra. No ale... No nic interesującego. Więc jedziemy dalej. I jedziemy z ostatnią paczką. Jak na razie dwa walkouty brazylijskie, z czego człowiek powinien się cieszyć, bo Brazylia jest zawsze dobrym walkoutem. A i jeszcze coś mamy na sam koniec, ale mamy tylko ekrany i to jest drużyna tygodnia. Nie pierdziel, no. Jezus Maria. Mam cię dość tutaj, nie? Mam dość tego człowieka. To jest mnie niewymienny. A jak? Jeszcze muszę go przepalić, co nie?
Żenada. Naprawdę żenada. Tamten był też niewymienny przecież, co nie? Dobra, idź stąd, nawet nie chcecie znać. Blind, chociaż był wymienny. Rafinie miałem już niewymienionego, bo wymienialiałem. Polska polszczyzna. Ja pitole, co nie? Didgy. Już mam dość tego gościa, co nie? Już mam dość. Tyle, ile razy on dzisiaj mi wyskoczył, to 2 razy w player pickach i 2 razy w paczkach. No kurna, po prostu mistrzostwo świata. Ręce opadywują. No jeżeli chodzi o mój skład, no to no nie wskoczy mi nikt kupiony, nikt, to dzisiaj tam dropłem, tak, do mojego składu, ale zawsze do jakiegoś tam SBC może wefrunąć. Oczywiście, tutaj idziemy, no, kwalifikację, tak, zarejestrujemy się, uzyskujemy dostęp do ligi, bo też będę grał. Jestem trochę zniesmaczony, bo jak na takie nagrody, no to nie udało się dropnąć nic fajnego, więc trochę słabo, ale myślę, że będzie git. Zobaczymy, jak ten mój piękny skład poradzi sobie w najbliższy weekend, jak to będzie grało się i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam dziękuję serdecznie, liczę, że no Wam się spodoba ten odcinek i chociaż jako tako go obejrzycie, więc zostawcie łapkę w górę, klikajcie subskrybuj, no i zobaczymy, czy jednak może ktoś tam jeszcze chce oglądać tą FIFA, czy też nie. Zobaczymy. Na razie czekam na to, co będzie po tym filmie. Dziękuję serdecznie, na razie trzymajcie się. Cześć!